Zobaczcie w tym filmie, jak zamyka się most w Ustce. W Ustce mamy tutaj taki most, który się tak fajnie odwraca. A jako, że akurat jestem na latarni i rozpoczął się proces zamykania mostu, to być może kogoś z Was zainteresuje, jak to wygląda. Sygnał dźwiękowy, szlaban, sygnał też jest świetlny, sygnalizacja świetlna informuje, że nie można wchodzić i tak dalej. Ciekawe rozwiązanie. Ten most oczywiście się nam tutaj otwiera i zamyka, aby z jednej strony umożliwić przejście z jednej na drugą stronę, a z drugiej strony, żeby mogły statki wpływać i wypływać z portu. Bo porty, jak widzicie, tutaj jest. Tutaj są falochrony. Zachodni po lewej, wschodni po prawej. Mariusz, gdzie ty idziesz? A pan do telewizji nakręca? Tak. Ale swojej. Reportu. Tak więc, jak widzicie, dokręcenie się tego mostu chwilę zajmuje. Nie ukrywam, że efekt byłby ciekawszy, jakby to tak się zrobiło w ciągu trzykrotnie szybszego czasu, no ale 2 minuty już zajmuje ten cały proces. Czyli całe zamknięcie tego mostu wychodzi na to, że to są 3 minuty. Tutaj już jakaś motorówka szykuje się do zasuwa. Jeszcze pika. To jest, jak widać, most wiszący. 5 lin razy 2, czyli 10 lin trzyma całą konstrukcję równo. Ponad 3 minuty. Zrobić wam, czy zrobicie sobie? Okej, już się most nie porusza. Czyli 3 minuty 15 sekund. Te 90 stopni. No i statek się tam szykuje. Chyba do wpłynięcia. Albo... No dobra, koniec pikania, 3 minuty 30. No i to w sumie tyle. Trzymajcie się, cześć Wam. Taka ciekawostka.